Witam was wszystkich ponownie w szukaniu Mami Long Legs. No i oczywiście standardowo jest ze mną Simon, który już na samym starcie będzie mi bić. Nie chcę, Simon, dobra, zostaw mnie w spokoju. No i słuchajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my pokażemy wam dzisiaj wszystkie nowe morfy, jakie zostały dodane do tej gry. Znaczy, może nie wszystkie, ale wszystkie takie ciekawsze i takie fajniejsze. I wiem, że pierwszy jest na pewno gdzieś w tym miejscu, tylko najpierw... O, już go widzę stąd, zobaczcie, z tamtej strony go widzę, taki niebieski. Tylko najpierw właśnie musimy dostać się na drugą stronę, a to jest dosyć ciężkie. I już jesteśmy na miejscu, a tutaj mamy postać z Fall Guys. I czy to będzie Mami Long Legs? Ej, Simon, przez przypadek chyba go zrzuciliśmy na dół. Dobra, myślę, że nic mu się nie stało, ale możemy się w to teraz zmienić i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I on wygląda dokładnie w taki sposób. O, Simon, wypchnę cię stąd, dawaj, po tobie, cyk. Wow, jeszcze ja prawie spadłem. Dobra, udało mi się wygrać Fall Guys. I teraz kolejnego, znaczy kolejną postać Mami Long Legs mamy dokładnie w tym samym miejscu. Wydaje mi się, że to będzie dosyć trudne przeskoczyć tamtym wielkim czymś, ale wow. Dobra, daliśmy radę i to jest tutaj na samym końcu. I tak jak widzicie, to jest rękawica Thanosa i możemy się zmienić w Mami Long Legs Thanos, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Ej, Simon, masz jakiś problemik do mnie, czy coś? Co ty? Ale jestem ogromnym Thanosem! Dobra, no Simon to już chyba wiedział, gdzie ma uciekać, ale zobaczcie w ogóle, jaki ten morf jest ogromny. To jest chyba największy morf w tej grze, no bo jest naprawdę duży z tego, co widzicie. A teraz pójdziemy sobie do kolejnego. Z tego, co widzę, to mój radar niestety dalej nie pokazuje nic ciekawego, ale tak jak widzicie, mam w ekwipunku serek i... Simon, mogę wiedzieć, co ty robisz? Wiesz co, ty jabłko ściągam. A jabłko, no dobra, jabłko nie jest nam teraz potrzebne, ale jest nam potrzebny serek, bo tutaj został dodany kompletnie nowy domek babci Granny. Serio, tutaj jest babcia Granny. Ona jest troszeczkę straszna, nawet to jest napisane tutaj, zobaczcie. Grandma House. Ej, dobra, podchodzimy teraz do środka, bierzemy sobie nasz serek. Simon, uważaj, żeby nas nie zjadła przypadkiem. Daj serek i... Wow, Grandma Long Legs Classic. I tak jak widzicie, babcia wygląda dokładnie w taki sposób, ale z tego co wiem, poczekaj, Simon, bo tutaj jest jeszcze chyba gdzieś dziadek albo jakaś druga babcia. Jeżeli podejdziemy do tego miejsca, bo to mi przed chwilą wykrył mój radar, to możemy sobie odebrać kolejnego morfa. I ten jest troszeczkę straszny, bo to jest Mami Long Legs Wally. Ej, nie, to jest Wally, czysta owieczka. W ogóle wiesz, co chodzi? Takiej bajki. No właśnie. W tym momencie odblokujemy kolejną ogromną postać. Musimy zniszczyć tą ścianę. Bum! Dobra, ale tą ścianę normalnie teraz wysadziliśmy. Jest tu pełno pyłu. O kurde, dobra, troszkę za dużo. I możemy sobie odebrać ogromnego Mami Long Legs Hulka. Dobra, Simon, teraz ty się musisz to zmienić i pokaż wszystkim, jak to wygląda. I jeszcze poza tym, tutaj na tych skrzyneczkach mamy u góry kolejną postać. Jest to Mami Long Legs ze zniszczoną głową, więc chyba się uderza gdzieś w główkę po prostu. Wydaje mi się, że może ten ogromny Hulk ją po prostu uderzył. Jaki ty ogromny jesteś? Ej, ty w ogóle na przykład... Ej, chodź tutaj, możesz wyjść z tego pokoju, ty jesteś taki wielki. Ej, możesz. Nie wiem, ta postać jest naprawdę bardzo dziwna, ale wiem, że mogę ci uciec, bo tutaj pod tymi, no nie wiem sobie, pod tymi taśmami czy po czymś takim, mamy kolejną Mami Long Legs Flash, czyli teraz będzie naprawdę bardzo szybką postacią. Od razu się w nią zmieniam i zobacz teraz, o, ale jestem szybki teraz. Okazało się, że jest jeszcze większa postać w tej grze i większy już naprawdę nie ma. Musimy wejść sobie do tego biura i jeżeli wejdziemy do środka, to mamy tutaj Simona, ale to nie jest najważniejsze, ponieważ jest tutaj taki budyneczek i to jest Mami Long Legs Godzilla, ogromna Godzilla, to będzie Simon. Chodź, teraz wyjdziemy sobie na zewnątrz, bo boję się, że tam się nie zmieścimy. Musimy się teraz zmienić w tego morfa i zobaczcie, jakie to jest ogromne. Serio, to jest największy morf w tej grze. On się nawet tutaj nie mieści, więc może wyjdziemy sobie na chwilkę na dwór. A więc wrócimy jeszcze na chwilę na dwór, bo przedtem nie złapaliśmy tutaj jeszcze jednego morfa. I teraz możecie sobie w ogóle porównać, jaki mały jest Simon, a jaki ogromny jest ten morf, czyli ta nasza postać Godzilli, Mami Long Legs. No ale dobra, zmieńmy się z powrotem w naszą zwykłą postać. Jeżeli podejdziemy sobie tutaj do tego kamienia, to wiecie, że jest taka osoba, znaczy taka rozgwiazda, która mieszka pod kamieniem i ona jest dokładnie w tym miejscu. Możemy sobie zrobić tutaj Patryka rozgwiazdę, tylko że Mami Long Legs. Ale ty śmiesznie ruszasz nóżkami. No i Patryk wygląda w Robloxie całkiem dziwnie. Znaczy to jest Patryk połączony z Mami Long Legs, ale okej, idziemy szukać następne morfy. W tym miejscu jest naprawdę bardzo dużo postaci i najpierw wejdźmy sobie może tutaj do góry, tylko żeby odblokować to miejsce, będzie nam potrzebny czerwony kluczyk, który oczywiście pokażemy wam, gdzie się znajduje, ale poza tym to mamy tutaj naszego pierwszego morfa. To jest Mami Long Legs Naruto. Nie wiem, nigdy wcześniej go nie zdobyłem. Widziałem, że tutaj po drugiej stronie jest jeszcze jakaś czapeczka jakiejś królowej czy coś w tym stylu. Nie, księżniczki, przepraszam, to jest Mami Long Legs, tylko że księżniczka, czyli to już są dwa pierwsze morfy znalezione, a to dopiero początek, bo jeżeli przejdziemy sobie tutaj do tego piecyka, który musimy sobie naprawić kluczem, jeżeli nie wiecie, gdzie jest klucz, to obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki, na pewno go znajdziecie. I mamy tutaj w ogóle Gumballa. Nie wiem, jak kiedyś tak dużo... Co to jest? On wygląda troszeczkę strasznie, ale to była kreskówka, którą kiedyś naprawdę uwielbiałem. Ej, Simon, pokaż... To jest mega mocny morf akurat. Mega mocne? Dobra, czekaj, musimy sobie to najpierw zrobić, potem wam pokażę Gumballa, jak on wygląda. Czy to jest ogromna tabliczka z czekoladą? Dobra, ja chcę to zdobyć jak najszybciej. Odbieramy to i mamy Mami Long Legs Willy, czyli o, to jest chyba twórca takiej fabryki
fabryki ogromnej, gdzie jest wszystko z czekolady. Ale musimy teraz sprawdzić nasze morfy. Simon, nie mam pojęcia, czemu przyszły do nas nagle jakieś trzy pieski, ale tak widzicie, jestem Gumballem. Znaczy, w sumie to bardziej wygląda jak mama Gumballa, a Simon jest Willim. I teraz tak, pójdziemy sobie odblokować oczywiście jeszcze te czerwone drzwi, tylko może ja się zmienię w naszą zwykłą postać, bo tamto się troszeczkę dziwnie chodzi. I jeżeli wejdziemy do tego miejsca, weźmiemy nasz czerwony kluczyk, to możemy otworzyć celę, a w środku celi jest taki łom. I ten łom daje nam Mami Long Legs więzień, czyli nie wiem, za co zamknęli Mami Long Legs w więzieniu, ale chyba nie chcę wiedzieć. Simon mi powiedział, że w kafeterii podobno jest dużo postaci, których jeszcze wcześniej nie odblokowałem, więc Simon, czy chciałbyś mi to pokazać, gdzie to może być? Pewnie, czyli będziesz na początku od zwykłego siadanka, że... Co? Siadanko? Ej, ale co siadanko zjadł? Dobra, robimy sobie płateczki. Czemu to jest bacon? Mami Long Legs bacon to jest, ej, dobra, czy nam się udało odblokować coś naprawdę ciekawego? Dobra, gdzie jest teraz następny? I teraz, żeby wiesz, szybki trening robisz, żeby do posiłeczka. Ale pakujesz teraz! Tak, i następnie później pyszne fryteczki. Co, ej, czy ja muszę tutaj... Dobra, klikam frytki, raz, czekaj, mogę kliknąć dalej, co tu teraz tutaj jest? Chyba wyleciały nam jakieś frytki. Nie, nie przejmuj się tam, jeszcze raz musisz... Dobra, tak, klikam jeszcze raz. Wielka frytka, nie, wielką nie frytkę mamy zrobić, dobra, czekajcie, klikam chyba teraz ostatni raz. Może teraz nam coś wreszcie zadziała? Ej, nie wiem, nic nam tu nie chce działać, cały czas robię pizzę i frytki. No wreszcie wyleciało tutaj coś dużego i co tu teraz jest? Mami Long Legs jedzenie, to jest chyba jakaś ogromna Mami Long Legs pizzy i frytek. W tym momencie musicie zebrać wszystkie składniki, które leżały tutaj na tym stole, czy w jakimś stoliku po prostu. I położyć je właśnie w tym miejscu. Zaczynamy sobie od chlebka. Chlebek musi być pierwszy. Dalej stawiamy serek. Teraz musimy położyć mięsko i na samym końcu żelki. I tak jak widzieliście, zrobiliśmy chyba jakieś ogromne ciasto. Tak mi się wydaje. Chyba, że co... Ej, Simon, czego jeszcze tutaj nie postawiłem u góry? Czy ja o czymś zapomniałem? Wiesz co, Jerry, może talerz jeszcze, albo kolejny chlebek. Talerz? Ej, naprawdę jeszcze jest tam potrzebny talerz? Gdzie tu jest talerz? Dobra, okazało się, że musieliśmy dać sobie faktycznie jeszcze jeden talerz i teraz mamy Mami Long Legs Big, czyli chyba jakąś ogromną Mami Long Legs. Oj, chyba troszeczkę mi się przytyło od tego jedzenia. Simon, ej, ale bym cię zjadł, dawaj, no chętnie coś zjem, ale dobra pizza. Nie, no dobra, nie będziemy przecież nikogo zjadać. Zmieńmy się z powrotem w naszą postać, bo jest tu jeszcze jeden morf, naprawdę. Ja nie myślałem, że jest ich tak dużo, ale tutaj u góry mamy Mami Long Legs Roller Skater. Wow, to jest też naprawdę bardzo ciekawe. Jest jeszcze jeden dokładnie tutaj w lodówce. Jeżeli wejdziemy do środka lodówki, to tak jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo zimno, ale mamy tutaj mleko. Jeżeli to mleko sobie weźmiemy, to musimy sobie je po prostu wypić. Jeżeli to zrobimy, to powinniśmy dostać Mami Long Legs z szyją. Tylko to nie jest taka zwykła szyja, tylko to jest bardzo długa szyja. Co się dzieje? Ej, ale to dziwnie wygląda. Nie myślałem, że Mami Long Legs z taką długą szyją jak żyrafa będzie w ogóle w tej gierce, ale serio, to jest mega dziwne. Do zdobycia naszych dwóch ostatnich postaci w tym odcinku będzie nam potrzebny banan. Znaczy, banan będzie nam potrzebny tylko do zdobycia jednej, ale najpierw musimy sobie otworzyć te drzwi i przejść sobie jeszcze tymi drzwiami. I jak dojdziemy sobie teraz na sam koniec, to tak jak widzicie, mamy tutaj minionka, któremu musimy dać bananka, bo on jest bardzo głodny i dostaliśmy Mami Long Legs, nawet nie zdążyłem przeczytać, co tam było napisane, ale po prostu minionka. I jeżeli otworzymy sobie jeszcze kolejne drzwi, to mamy tutaj Google tego minionka i mamy Mami Long Legs Kevin, czyli serio, to jest normalnie minionek w Mami Long Legs morfach. Nie wiem od kiedy minionki są takie ogromne, ale ten jest naprawdę wielki, nawet większy od Mami Long Legs przebranej za minionka. No więc słuchajcie, naprawdę udało nam się znaleźć bardzo dużo nowych postaci w tym odcinku, a jeżeli chcecie kolejny odcinek, w którym znajdziemy sobie kolejne, może jakieś 20 albo 30 nowych postaci, to stawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Narka wszystkim! Narka.